Cześć! Pewnie wiele razy zastanawialiście się, jak można nagrać rozgrywkę z naszej gry. Jest do tego kilka programów, jednak ja pokażę, jak można to zrobić przy pomocy silnika Unreal Engine. Możemy to zrobić na nowym projekcie lub projekcie, który był gotowy nieco wcześniej. Ja wykorzystam nowy, na początku wybieram gry i w tym przypadku wybiorę projekt Third Person, czyli w perspektywie trzeciej osoby. Daję dalej i tworzę projekt o takiej nazwie domyślnej, ponieważ nie potrzebuję nic więcej. Na samym początku musimy zaznaczyć gracza, żeby sprawdzić jego nazwę. Można to sprawdzić na podglądzie kamery gracza, ewentualnie na liście elementów znajdujących się na mapie. Teraz przechodzimy do menu Windows i wybieramy cinematiki. W liście cinematików mamy coś takiego jak Take Recorder i właśnie on do tego nam posłuży. Sequencer chwilowo nie jest potrzebny, ale przyda się później, dlatego go nie zamykamy. W tym okienku musimy wskazać nazwę gracza, którą zapamiętaliśmy wcześniej. Powinna znajdować się na liście gdzieś na dole. Najlepiej znaleźć ją po alfabecie. Ok, teraz możemy włączyć grę. Ustawić się graczem gdzie chcemy, ja nie będę zmieniał jego pozycji i nacisnąć nagrywanie. Od tego momentu za 3 sekundy wszystko co zrobimy zostanie zapamiętane w sequencerze. Czyli możemy się poruszać i gdy tylko wyjdziemy z gry, na przykład przy pomocy escape'a lub menu, zostanie wszystko zapamiętane. Teraz widzimy tutaj nagraną scenkę, możemy ją zobaczyć w sequencerze. Ale akurat nie chodzi nam o oglądanie jej, a za zapisanie. Więc wybieramy tutaj element, który służy do zapisywania. Możemy wybrać przede wszystkim liczbę klatek, domyślną lub dowolną, nawet do bardzo wysokich wartości. Ja akurat wybiorę tutaj dla standardu PAL, ponieważ tak nagrywam filmiki na YouTube'a, no i w wersji HD. Teraz możemy zapisać z kompresją lub bez. No i musimy wybrać miejsce, gdzie ten plik AVI zostanie zapisany. Czyli na przykład w katalogu głównym projektów. Dajemy Capture i czekamy. W zależności od rozdzielczości może to trwać znacznie dłużej niż trwa filmik, ale mamy wtedy pewność, że liczba klatek zostanie zachowana, podobnie jak i rozdzielczość. Gdy skończy się zapisywanie wideo, możemy zobaczyć ten filmik w katalogu i uruchomić. I wygląda bardzo dobrze. Tak jak właśnie miał wyglądać.